Cześć, witam w pierwszym odcinku wideobloga poświęconemu programowaniu w Javie z wykorzystaniem środowiska GreenFood. Na chwilę obecną wideoblog ten nie ma żadnego zaplanowanego scenariusza, żadnego konkretnego pomysłu na to, jak krok po kroku prowadzić naukę programowania, ale chciałbym zacząć od czegoś i chciałbym pokazać podstawowe możliwości tego środowiska i wyjaśnić, o co chodzi. Otóż Java jest językiem programowania, który jest bardzo szeroko wykorzystywany, jednak początki programowania w tej Javie mogą być nudne i nieciekawe z racji tego, że wiele rzeczy trzeba sobie samemu na początku napisać. Właśnie dlatego w 2003 roku powstało środowisko GreenFood, środowisko, które ma ułatwić właśnie podstawy nauki programowania w Javie. W środowisku tym są już przygotowane pewne klasy, pewne szablony, pewne funkcje, które możemy wykorzystać i dzięki nim bardzo szybko możemy napisać prostą grę, prostą animację, jakiś prosty program, osiągnąć efekt, który nie jest może efektem zwykłego, profesjonalnego programu, ale jest już efektem nauki programowania. Na początek stworzymy sobie nowy projekt. Jest to środowisko GreenFood uruchomione w systemie Linux, ale tak samo w innych systemach sytuacja wygląda, czyli scenariusz i nowy projekt. W pierwszym momencie trzeba wskazać, gdzie ten projekt będzie przechowywany. Ja mam już u siebie katalog projekty, tam mam sobie gdzieś Java i utworzę tutaj nowy projekt w wideoblog 1. OK. Został utworzony nowy projekt, środowisko GreenFood wygląda praktycznie jak przed utworzeniem nowego projektu. Pojawiły się tutaj jednak dwie klasy, klasa World, świat i klasa Actor. O co chodzi z tymi klasami? Otóż Java jest środowiskiem programowania obiektowym. To znaczy, że do każdego elementu podchodzimy tak jak do obiektu w rzeczywistym świecie. Czyli jest sobie człowiek, ma określone możliwości, ma możliwość zamachać ręką, ma możliwość powiedz cześć, człowiek ma pewne właściwości, na przykład ma imię, ma nazwisko, natomiast wszyscy ci ludzie w jakimś tam stopniu są podobni, więc można powiedzieć, że należą do pewnej klasy obiektów. Obiekty na przykład typu krzesło będą należały do innej klasy obiektów niż obiekty typu człowiek, prawda? W związku z tym te klasy są takim szablonem, są takim wzorcem, z którego powstaje obiekt. W programowaniu obiektowym podchodzimy właśnie do świata programowania, myśląc takimi obiektami, myśląc ich właściwościami. Co więcej, myślimy również o możliwościach dziedziczenia możliwości, dziedziczenia tych funkcji, dziedziczenia pewnych właściwości. Czyli jeżeli jest człowiek, na przykład Zosia, to Zosia jest klasy człowiek, ale w zasadzie można uszczegółowić, że ona jest klasy dziewczynka, a klasa dziewczynka będzie dziedziczyła pewne właściwości po klasie człowiek. Jasiu będzie człowiekiem klasy chłopczyk, ale pewne rzeczy będzie miał wspólne z dziewczynką, a pewne rzeczy będą ich różniły. W związku z tym możemy przyjąć taką zasadę, że istnieje sobie klasa człowiek, a pod klasami dla tej klasy człowiek będą chłopczyk i dziewczynka. Właśnie taki projekt będziemy za chwilę będziemy taki projekt pisać. I dzięki takiemu podejściu z dziedziczeniem właściwości można oprogramować zachowania wspólne w klasie wyżej, a następnie w dziedziczonych od niej klasach oprogramować tylko to, co się różni. I tak właśnie w przypadku GreenFooda, już twórcy GreenFooda za nas napisali klasę Actor, która ma pewne możliwości, na przykład będzie to przemieszczający się po ekranie człowieczek. Natomiast my teraz musimy właśnie pewne rzeczy już oprogramować sami. Ale może lepiej na przykładzie. Po pierwsze tak, klasa świat będzie definiowała nam świat, w którym będą się poruszały nasze obiekty. Natomiast klasa Actor będzie właśnie wzorcem do tych obiektów na tym świecie się poruszającym. Ale najpierw, zanim właśnie posadzimy tutaj aktorów,
musimy stworzyć właśnie już konkretną podklasę dla naszego świata. Bo świat w pojęciu Greenfoota jest pojęciem abstrakcyjnym. Musimy stworzyć konkretną odmianę tego świata. Możemy mieć w naszym projekcie kilka światów. Na początek będziemy mieli jeden. No więc nabijmy sobie prawy klawisz. Nowa podklasa. No i teraz możemy stworzyć podklasę wywodzącą się z klasy świat. No powiedzmy, że to będzie dom. Tak? I możemy mieć różne właśnie podklasy. Dom, szkoła, kościół, ulica. Na razie niech będzie sobie dom. Zawsze klasy będziemy nazywać dużą literą na początku. Nie jest to obowiązek, ale jest to dobry zwyczaj, ponieważ wtedy czytając nasz program, ktoś inny wie, o co chodzi i wie, że to jest klasa, a nie konkretny obiekt. No tak jak już mówiłem na przykładzie wcześniej, klasa jest takim wzorcem, a konkretnym obiektem jest już po prostu wykonany z tego wzorca obiekt. Dobra, na razie dajemy klasa dom. No i Greenfoot to zapewnia, że możemy tu w tej klasie ustalić na przykład tło. No więc wybieramy sobie tło, jakieś takie jasne, żeby było widać. Powiedzmy, że będzie to tablica korkowa. I utworzyłem w tym momencie klasę dom, która dziedziczy możliwości ze świata. No i co nam proponuje tutaj Greenfoot? Użyj przycisku kompiluj, żeby skompilować twój scenariusz. Skompilować, czyli uruchomić, przekształcić do postaci zrozumiałej przez komputer. Ciach. No i pojawiła nam się tutaj ta tablica korkowa, którą sobie wybrałem, która jest odzwierciedleniem, jest obiektem klasy dom. Na razie nie stworzyliśmy jeszcze obiektu klasy dom, to może być mylące, ale Greenfoot zrobił to za nas. Więc klasa dom jest jednocześnie jeden obiekt tej klasy, który widzimy przed sobą z tego wzorca zrobiony. No to teraz będziemy chcieli w tym domu umieścić sobie na przykład naszego jakiegoś człowieczka. Więc w klasie aktor stworzymy podklasę, no i nazwiemy sobie go człowieczek. I ten człowieczek oczywiście znowu może mieć jakiś obrazek, więc w ludzikach poszukajmy na razie jakiegoś takiego bezpłciowego person. Prawda? Niech będzie taki ogólny człowieczek, nieważne czy to chłopczyk czy dziewczynka w tej chwili. Będzie sobie jakiś taki człowieczek chodził. Dajemy compile. Jak widać tutaj klasa ta jest cieniowana kreseczkami, to znaczy, że nie została jeszcze skompilowana, nie została jeszcze zweryfikowana, czy jest poprawnie stworzona. No więc naciskamy compile i człowieczek się nie pojawił. Dlatego wcześniej, gdy dom pojawił się sam, powiedziałem, że jest to troszkę mylące, ponieważ zarówno dom, jak i człowieczek są klasami. One jeszcze nie mają konkretnych obiektów, konkretnych reprezentacji. Akurat w przypadku domu, Greenfoot za nas wygenerował od razu natychmiast obiekt klasy dom. Natomiast w przypadku człowieczka tak się nie stało. Więc musimy sobie stworzyć nowego człowieczka. Mamy tutaj opcję New Człowieczek i posadzimy go na naszym domu. No, nic się na razie nie dzieje, nawet jeżeli naciśniemy przycisk uruchamiający run, nic się nie dzieje, ponieważ nie oprogramowaliśmy jeszcze zachowania się tego człowieczka. Tyle tytułem wstępu i pierwszego odcinka poświęconego Greenfootowi.